Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Dzisiejsze nasze spotkanie chcę zacząć trochę inaczej. Chcę w imieniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej jako marszałek senior złożyć wyrazy hołdu, szacunku, pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka, ordynariusza łomżyńskiego, wybitnego duszpasterza, wspaniałego człowieka, księdza, który poświęcił całą swoją posługę pasterską obronie polskiej rodziny, obronie życia, obronie tego, co w narodzie zawsze jest najważniejsze, czyli szacunku dla fundamentów naszego narodu. Jak chyba mało który z hierarchów obok księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz biskup Stefanek poświęcił się właśnie budowie ochrony i szacunku dla rodziny polskiej, ale także dla pamięci i rozwoju narodu polskiego, dla jego wielkich tradycji patriotycznych, dla jego siły duchowej. W najgorszych, najtrudniejszych latach, w latach nie tylko 80., ale także 90., wtedy, gdy były atakowane nie tylko wartości chrześcijańskie, ale możliwość w ogóle dotarcia z przesłaniem chrześcijańskim do całej społeczności, gdy najbardziej zagrożone było w swoich dziejach Radio Maryja, to właśnie ksiądz biskup Stefanek stanął murem, jak to dzisiejsza młodzież mówi, za Radiem Maryja. I ten mur sprawił, że nie zostało to wielkie dzieło ojca Tadeusza Rydzyka, wielkie dzieło redemptorystów, naruszone i zniszczone. Ale także bronił naszej historii, bronił naszego poświęcenia w czasie II wojny światowej, bronił dobrego imienia narodu polskiego i ludności ziemi łomżyńskiej. Był człowiekiem niezwykle odważnym właśnie w obronie wartości chrześcijańskich i narodowych. Dzisiaj to przesłanie księdza biskupa jest dla nas szczególnie istotne i szczególnie potrzebne, zwłaszcza gdy wysłuchujemy, jakie słowa płyną z Jadwaszem, jakie słowa płyną z Jerozolimy, jakie słowa pan Władimir Władimirowicz Putin, jakimi słowami i obraźliwymi sformułowaniami, wyzwiskami obrzuca naród polski i obrzuca naszą pamięć i nasz wielki dorobek. Tak, oczywiście, wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest pewien zabieg geopolityczny, że tutaj nie chodzi o żadne wartości. Tu chodzi o próbę odzyskania przez Rosję jako dziedzica Związku Sowieckiego szczególnego miejsca w Europie i na świecie. Dlatego to przemówienie pana Putina dzisiaj zakończyło się propozycją odbudowy sojuszu wielkich pięciu mocarstw. Tych mocarstw, które kiedyś budowały Organizację Narodów Zjednoczonych, ale w bardzo szczególny sposób. Mało już dzisiaj w społeczeństwie polskim ludzi pamięta, historycy jeszcze o tym zapewne wiedzą, gdy tworzono Organizację Narodów Zjednoczonych, jedno państwo z tych, które budowały sojusz aliancki przeciwko Niemcom, zostało z tego wykluczone. Tym państwem była Rzeczpospolita Polska. Rzeczpospolita Polska jako jedyny sygnatariusz Karty Atlantyckiej z 1940 roku została wykluczona z budowy, z rozpoczęcia spotkania inicjującego Organizację Narodów Zjednoczonych. I wtedy Artur Rubinstein, wybitny, największy pianista światowy,
którego poproszono, żeby rozpoczął to pierwsze posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, wstrząśnięty jako patriota Polski, wstrząśnięty tym wyrzuceniem Polski z tego wielkiego wydarzenia, rozpoczął hymnem polskim pierwsze posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, a następnie wstał i wyszedł. Dzisiaj inny przedstawiciel środowiska żydowskiego, pan Kantor, rozpoczął posiedzenie Yad Vashem, które miało być skierowane właśnie dla wykluczenia Polski z grona narodów, które broniły narodu żydowskiego, który najwięcej istnień ludzkich poświęcił, żeby ratować Żydów. Nie ma innego narodu na świecie, który uratowałby tylu Żydów od zagłady, co właśnie naród polski. I cała operacja, której jesteśmy dzisiaj świadkiem, ma z punktu widzenia geopolitycznego wyniesienia jako największego obrońcy narodu żydowskiego Putina na celu wykluczenie Polaków, wykluczenie państwa polskiego i podporządkowanie państwa polskiego, zostawienie Polski i innych państw Europy Środkowej jako obszaru wpływów Rosji. Federacji Rosyjskiej, będącej spadkobiercą i kontynuatorem państwa stalinowskiego. Mamy dzisiaj wielu sojuszników. Ci sojusznicy odezwali się, tak jak na przykład prezydent Litwy, tak jak przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, tak jak wielu wybitnych działaczy żydowskich w Polsce, także z tych organizacji żydowskich, tak jak przedstawiciele najbliższych współpracowników pana prezydenta Trumpa, jego zięć, który jest Żydem i który jest doradcą Trumpa i który powiedział, że nie pojedzie na taką strukturę organizacyjną, której Polska jest wykluczona. Mamy wielu sojuszników, ale przede wszystkim to wydarzenie musi nas nauczyć, że musimy mieć własną siłę, że jeżeli będziemy zdawali się na sojuszników, zawsze możemy się znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się dzisiaj. Zawsze własna siła, własna determinacja, jedność narodu polskiego w obronie najważniejszych spraw. To jest źródło możliwości budowy niepodległego państwa polskiego. Tę lekcję musimy zapamiętać na zawsze. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.